Dmuchane zjeżdżalnie, liczne konkursy, gry i zabawy, a to wszystko poprzedzone mszą świętą w kościele na Dybowie. Moc atrakcji czekało na tych, którzy 26 maja przybyli na festyn rodzinny. Wielkie rodzinne święto połączone było z Dniem Matki. Z tej okazji od wszystkich, i tych dużych, i tych małych dzieci, popłynęły ciepłe życzenie dla wszystkich mam. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Wszystkiego najlepszego i zdrowia. Szczęścia. Pomyślności. Prezentów. Dużo zdrowia. Dużo szczęścia, zdrowia, wytrwałości. Tego przede wszystkim. Miłości, spełnienia w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym i wszystkiego, czego sobie każdy marzy, tak, bo każdy ma jakieś tam prywatne swoje marzenia, więc wszystkiego dobrego. Radości, radości, uśmiechu, pięknej pogody, zadowolenia z dzieci, przede wszystkim wielkiej miłości. Na pewno dużo cierpliwości, radości z każdego dnia. I co, przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to już cała reszta też się znajdzie. Za co ty kochasz swoją mamę? Za to, że dałem mamie prezent, ptasie mleczko i ze mną się podzieliła. Że nas kocha. Za prezenty. Kochacie swoją mamę? Tak. A najbardziej za co? Że nam kupuje zabawki. Za prezenty. Oj, za wszystko. Za takie są dobre i wspaniałe. Cierpliwe. No i za to, że możemy mieć dzieci, taka radość. Za miłość, za radość, za opiekuńczość, za troskliwość i że o nas tak ślicznie dbają. Za to, że jest. Za to, że są. Że są, wspierają nas w każdej sytuacji, no i to jest najważniejsze, tak? Chyba za wszystko, za tą miłość, za tą dobroć i za poświęcony czas. Dlatego dzisiaj życzę Ci, niech Ci się milion gwiazdek śni. Jak zgodnie podkreślano, festyn rodzinny to doskonała zabawa dla całych rodzin. Z roku na rok organizowane są coraz większym rozmachem. Coroczny festyn rodzinny z pewnością można zaliczyć do udanych. Pogoda, jak widać, dopisała, a atrakcje przygotowane przez organizatorów podobały się najmłodszym mieszkańcom Dybowa, którzy wraz ze swoimi rodzicami radośnie spędzili ten czas.